ciebie prowadzą. Można się zastanowić, dlaczego kobiety, które pochodzą z rodzin alkoholowych lub rodzin, w których jest przemoc, chociaż często to też jest jakoś połączone i przemoc z alkoholem, wybierają potem partnerów, mężów właśnie podobnych, wchodzą w podobne relacje. Wydaje się, że tu jest taka bardzo, bardzo taka prosta sprawa. Mimo tego, że nie chcemy być w takich relacjach, to po prostu mamy pewien wzorzec przywiązania, pewien wzorzec mężczyzny, pewien wzorzec relacji i trudno jest jakoś funkcjonować w innym wzorcu. Jakby tkwiąc w domu, w którym była przemoc i w którym były trudności, przechodzą do swojego życia rodzinnego bardzo płynnie, powielając to i czując się po prostu tak, jakby było to coś normalnego. Pamiętam kobiety, które doświadczając właśnie przemocy, w ogóle nie wiedziały, że to jest przemoc, tak? Że to, co robi mąż, że to jest przemoc. Były zaskoczone, że małżeństwo w ogóle inaczej wygląda, że nie na tym polega małżeństwo, że to, że mąż je kontroluje, to nie wynika z miłości, tylko z tego, że po prostu chce mieć kontrolę nad nią. I czasem też myślę, że taki przekaz związany z myśleniem o katolickim małżeństwie, błędnie pojmowany, że właśnie, że tak wygląda też małżeństwo katolickie, że musimy być w takich trudach, cierpieniach ze sobą, bo po prostu jest to jakoś wpisane w małżeństwo. Wydaje się, że to jest bardzo tak błędnie pojęta religijność i doświadczanie krzywdy i bycie oprawcą, to na pewno nie jest myślenie chrześcijańskie. Pierwszy rok małżeństwa wcale nie był taki słodki, bo zazwyczaj jest tak, że jak oglądamy jakieś romantyczne historie, to one się kończą w momencie, kiedy mówią sobie tak i potem żyli długo i szczęśliwie. I to długo i szczęśliwie różnie wygląda, bo pierwszy rok takiego bycia razem 24 godziny na dobę, to jest napotykanie przez 24 godziny na dobę na swoje różne, nie tylko dobre strony, ale też jakieś słabości, niedociągnięcia. Wiele zależy od tego, jakie małżonkowie mają zasoby z domu rodzinnego. Jeśli ten dom rodzinny był w miarę dobry, no to wchodzimy w związki małżeńskie z pewną umiejętnością rozwiązywania konfliktów. Widzieliśmy, jak rodzice się kłócili, jednali, to nas jakoś inspiruje. Ale dzisiaj jest coraz więcej par, które mają trudne doświadczenia domu rodzinnego. Fundacja zajmuje się pomocą rodzinie na różnych etapach funkcjonowania tej rodziny, począwszy od momentu, w którym ta rodzina zaczyna się tworzyć. Towarzyszymy młodym ludziom na etapie przygotowania do małżeństwa, organizujemy katechezy przedmałżeńskie, ale także często w naszej poradni spotykamy się z narzeczonymi, ponieważ chcą skonsultować różne swoje problemy wynikające właśnie, no, które jakoś rodzą się na początku i dają jakąś refleksję dotyczącą tego, czy nie będzie w tym związku jakichś trudności, czy jakichś problemów. Dostarcza nam narzędzi specjalistycznych w postaci terapii, psychoterapii, pracy psychologa, prawnika, ale z drugiej strony również angażuje się w różnego rodzaju działania edukacyjne. Od ponad 2 lat zajmuję się psychoterapią tutaj par albo pacjentów indywidualnych, a oprócz tego razem zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia warsztatów dla narzeczonych, ponieważ wcześniej też mieliśmy takie doświadczenia. Ja jestem jednak daleka od myślenia o ideale, bo ideał nam jakoś wskazuje, że możemy myśleć, że wszystko przebiega w tym małżeństwie wspaniale, że nie ma kłótni, że zawsze się zgadzamy, że właśnie ci małżonkowie są po prostu nieskazitelni. No, ale prawda jest taka, że nie ma takich małżeństw. Idealne małżeństwo, jakbym miała pomyśleć, to takie, które rozmawia ze sobą. To chyba taki ideał, to by mi odpowiadało. Takie, które rozmawia ze sobą o wszystkim.